ostatnich tygodniach zdecydowanie nasiliła się dyskusja odnośnie wynagrodzenia kierowców zawodowych w Polsce. Dotychczasowe wynagrodzenie kierowcy składało się w głównej mierze z nieoskładkowanych składników, czyli diet i ryczałtów noclegowych. Można powiedzieć, że kierowca, zarabiając około 6-6,5 tysiąca złotych na rękę, składki odprowadzane miał od kwoty około 2,5-3 tysiąca złotych. Projektowane zmiany na pewno próbują przygotować nasz kraj, tą strukturę wynagrodzenia kierowcy, na zmiany, które nadchodzą właśnie w pakiecie mobilności. Po tych zmianach podatki i ZUS-y będą odprowadzane od kwoty 4,5 tysiąca złotych. Oczywiście dla pracodawców na pierwszy rzut oka taka podwyżka kosztów pracowniczych na pewno jest sporym obciążeniem. Jednak tutaj musimy mieć na uwadze właśnie tą kwestię, że obecnie pracownicy i tak wymagają od pracodawców podwyżek. Tak czy tak jest spory nacisk Unii Europejskiej na uregulowanie tej kwestii, aby ci pracownicy mobilni z krajów, w szczególności wschodnich, mieli te zarobki zbliżone jak najbardziej do wynagrodzeń ich zachodnich kolegów.